Mam nadzieję, że będziecie mi dużo dzisiaj pomagać, dlatego że jestem strasznie zestresowana. Więc mam nadzieję, że przede wszystkim dyskusja, trochę mojego gadania i tutaj slajdów, żeby przybliżyć troszkę historię, troszeczkę też z medycznego, biologicznego punktu widzenia ten temat, czyli interseksualizm. Słucham, mam stać? Czy co? Stoję. Strasznie nie ruszę. Okej. Zostało i powiedziała, że przez pierwsze 20 minut mam stać i się nie ruszę, więc bardzo się staram. Dobra, słuchajcie, na początek kilka określeń, ponieważ dużo jakby jest zamienników słowa interseksualizm, interpłciowość. Niekoniecznie są one synonimami, tak? Taki na przykład hermafrodytyzm jest to tak zwany interseksualizm prawdziwy, więc on dotyczy tylko odsetka ludzi, którzy wchodzą w tą kategorię, czyli osoby, u których występują gonady zarówno męskie i żeńskie, tak? Czyli linki i jądra. Trzecia płeć, bardzo lubiane pojęcie przez media. Ale to jest takie pojęcie worek trochę, nie? Do tego wrzucają generalnie wszystko. Osoby niebinarne, transseksualne, interseksualne, również gej, lesbijki, no wszystko co się da generalnie, co chcą zepchnąć z tego zero-jedynkowego społeczeństwa, tak? Ogojnactwo, dosyć obraźliwe raczej, stosowana pierwotnie w biologii, nazwa odnosząca się do zwierząt, w związku z czym gdzieś tam raczej jeżeli mówimy o interseksualizmie, nie używamy tego w odniesieniu do ludzi. No i obopłciowość, też pierwotnie z biologii pojęcie dotyczące roślin, teraz już się przyjęło, mówimy też zamiennie czasami obopłciowość, interpłciowość, interseksualizm, tak? Dobra, kilka pojęć, bo będą się one przeplatać gdzieś tam w trakcie tych medycznych moich wywodów. Gonady, czyli kluczowe płciowe produkujące komórki rozrodcze, czyli męskie jądra, żeńskie jajniki. DSD, Disorders of Sex Development, czyli zaburzenia wszelakie, zaburzenia rozwoju płciowego. To jest też takie stworzone pojęcie worek, którego od 2006 roku używa się, żeby wszystkie te zaburzenia w obrębie rozwoju płciowego określić, tak? No i androgeny oraz estrogeny, tak? Androgeny, hormony męskie, głównie testosteron oraz androsteron, widzicie, już się zacinam. Największe spóźnienie. Cześć. Witam wszystkich. Okej. I estrogeny, hormony żeńskie. U kobiet naturalnie występują estron, estradiol i estriol. Jeszcze taka ciekawostka. Estron generalnie pierwszy raz opisany. Co takiego? Przesuń się. Co, nie widać mnie? Już uciekam. Estron, taka ciekawostka, pierwszy raz opisany, można powiedzieć, wynaleziony przez profesora Politechniki Gdańskiej w 1929 roku. Więc mamy też tutaj swoje jakieś tam swoją cząstkę tych badań. Transseksualizm a interseksualizm. Stwierdziłam, że zaznaczę te różnice, bo jednak dzisiaj będziemy się skupiać tylko na jednym temacie, czyli transseksualizm, tak najprościej, tak? To jest niezgodność płci psychicznej z płcią biologiczną, a o tym, o czym my będziemy dzisiaj mówić, to są niezgodności, wszelkie niezgodności w obrębie płci biologicznej. No i jeżeli już tutaj następne... okej. Jak już mówimy o płci biologicznej i psychicznej, to je sobie wyjaśnijmy, tak? No i tak, mamy poziomy różnicowania płci. Psychiczna, wiadomo, czyli to jest psychiczne poczucie przynależności do jakiejś płci. W płci biologicznej za to tutaj mamy bardziej rozwarstwione pojęcie i te trzy pierwsze jakby rozróżnienia jej dotyczą.
i na poziomie tych trzech płci mogą zachodzić wszelkie zaburzenia, które sprawiają, że osoba jest interseksualna, tak? Pierwsza płeć genetyczna, chromosomalna, to jest ta pierwsza taka determinacja przy zapłodnieniu, która decyduje, czy jesteśmy genetycznie kobietą, czy genetycznie mężczyzną, tak? Czyli komórka jajowa, która jest zawsze X, do niej trafia albo plemnik Y, albo tak najprościej mówiąc oczywiście, albo plemnik z X-em. No i mamy, tak jak powiedziałam, genetyczną kobietę XX lub genetycznego mężczyznę XY. Kolejny etap rozwoju naszej płci. Cześć. Następny etap rozwoju naszej płci po szóstym tygodniu życia płodowego to jest płeć gonadalna, czyli wytworzenie się, proces wytworzenia się jajników lub jądek, tak? Czyli tutaj też może dojść do różnych zaburzeń, o tym będziemy za chwilkę mówić, o tym, jakie te zaburzenia występują i jakby co powodują. No i płeć somatyczna, nazywana też fenotypową, tutaj to jest tam taka widziana gołym okiem, można powiedzieć, czyli te wszystkie drugorzędne i trzeciorzędne cechy płciowe, czyli narządy płciowe oraz nasz wygląd, tak? Czyli rozstawienie miednicy, klatki, ogłosienie ciała, masa, budowa ciała i tak dalej, nie? No i tak, sama definicja. Według języka, słownika języka polskiego jest to występowanie u osobnika danej płci zewnętrznych cech płci przeciwnej, to jest ten interseksualizm prawdziwy, lub cech pośrednich między cechami obu płci. Iza napisała do nas online akurat, że płeć psychologiczną też warunkuje biologia w czasie ciąży. Czy dziewczyny też możemy się do tego odnieść tutaj, te, które mają wiedzę? Czy do tego, że... Tak, że płeć psychiczną też warunkuje biologia w czasie ciąży. Czy mamy jakąś wiedzę w tym temacie? Możemy znaczy coś... ja absolutnie tego nie próbowałam podważyć. To jest dodatkowe. Jako dodatkowa taka informacja. Najprostsze rozróżnienie wprowadziłam, tak? Jakby jakie różnice występują między trans a interseksualizmem, czyli tutaj przy interseksualizmie jest po prostu wszystko tylko i wyłącznie związane z biologią i to taką, że tak powiem, narządy, genotyp i tak dalej, nie? Absolutnie tu nie podważam transseksualizmu jako myślę, że to jest czegoś niebiologicznego czy niebiologicznego, nie? Absolutnie. Okay, mam nadzieję, że nikogo nie urodziło. Nie, dobra. No i troszkę, jeszcze troszkę medycyny, bo jednak jest to bardzo takie biologiczne, medyczne pojęcie. Co w ogóle oznacza to, że jest to zaburzenie rozwojowe, gdzie występują jednocześnie cechy obu płci, tak? Jeżeli mamy o tych cechach płci rozmawiać, to musimy je sobie również rozgraniczyć, troszkę jest tutaj tych poziomów, etapów i tak dalej. Cechy płciowe, tak? Możemy też je bardzo w takim uproszczonym schemacie rozróżnić i to są pierwszorzędne cechy płciowe, czyli po prostu gonady, tak? Obecność jąder lub jajników. Drugorzędne, to co mówiłam, czyli obecność narządów płciowych, np. pochwy czy trącia. No i trzeciorzędne, specyficzne ogłosienie ciała, maskulatura czy rozłożenie budowy ciała. Głos, tak? Czyli wszystko, co tak naprawdę nas określa już tak widocznie gołym okiem, jak powiedziałam wcześniej, nie? No i tak, całe to różnicowanie płci, skąd te wszystkie zaburzenia, też od razu przepraszam, że będę używała słowa zaburzenia, to tylko w odniesieniu tutaj czysto takiej biologicznej, medycznej, absolutnie nie mówię, że jest to jakieś zaburzenie. Po prostu odnosząc się do medycznych pojęć, to słowa jest najczęściej po prostu używane, tak? Czyli tak, na samym początku wszystko determinuje obecność chromosomu Y lub jego brak, tak? Kolejne etapy
tutaj już może dojść do jakichś zmian. No i na przykład, jeżeli hormonalnie mózg będzie nas kształtował tak jak jako mężczyznę, no to jakieś te zaburzenia identyfikacji płciowej się pojawią, tak? Czyli jeżeli mamy chromosom Y komórkowo na tym poziomie płci chromosomalnej, ale na poziomie gonadalnym lub tym hormonalnym dojdzie do zaburzeń, no to mamy sytuację, gdzie genetycznie mężczyzna będzie fenotypowo, czyli będzie rozwijał się, wyglądał jak kobieta, nie? No i trochę o tych chromosomach, bo tutaj jest bardzo, bardzo dużo takich ciekawych przypadków, można powiedzieć. No zdawałoby się, że to jest takie proste, nie? Kobiety XX, mężczyźni XY. No nie, no tutaj chromosomy mogą się różnicować bardzo, mogą te zestawy chromosomów łączyć się w najróżniejsze sekwencje. No i tak na przykład kobiety mogą posiadać tylko jeden chromosom Y, jest to zespół Turnera. No i takie kobiety najczęściej cechuje bardzo niski wzrost. X, coś, tak? Jeden chromosom X, więc jest to pewnego rodzaju zaburzenie, tak? Czyli tutaj charakterystyczne dla zespołu Turnera jest niski wzrost, brak miesiączek, bezpłodność, no bo tu nie są do końca po prostu wytworzone te żeńskie narządy, kobiece narządy płciowe. No i co? Dalej możemy na przykład mówić o zestawie trzech X-ów i tu bardzo ciekawe określenie na taki zespół. Jest to syndrom super samicy. No, jest może ona super, bo zazwyczaj te kobiety są bardzo wysokie, mają bardzo duży biust, fajną miednicę do rodzenia, wiecie, idealną. Ale to też jest pewnego rodzaju zaburzenie, bo tego X-a jest o jeden więcej. W związku z czym tutaj też, mimo że ta płodność u tych kobiet jest, to są takie super samice, tak, to mimo wszystko czasami jest problem właśnie z zajściem w ciążę, zaburzeniem miesiączkowania i tak dalej. Co ciekawe, jest też również określenie na syndrom super samca. Przecież musi być w naturze wszystko sprawiedliwie. I taki zestaw chromosomów jest wtedy XYY. No i co? No i generalnie taki mężczyzna to już taki super nie jest. Nie jest owszem wysoki, ale zazwyczaj ma problem spore problemy z trądzikiem, kończyny dolne, górne są takie przerośnięte wręcz, więc taki super to nie jest, nie? Jak te kobiety super. No i co? Ponieważ ten syndrom super samca na początku badano na więźniach, jakimś tam amerykańskim więzieniu, bardzo lubili widocznie na więźniach dużo badać, to na początku też z tym syndromem super samca utożsamiano agresję, impulsywność, brak empatii. No bo badano po prostu na jakiejś takiej mało kontrolnej grupie, tak? Byli to po prostu więźniowie. Ale teraz tak naprawdę do tego syndromu mówi się, że może z 1% tych wszystkich super samców jest faktycznie agresywna. No i zespół Klinefeltera, występujący u mężczyzn, jest to dodatkowy chromosom X. No i tutaj bardzo często właśnie definiowane jest jako rodzaj interseksualności osoby z takim zespołem. Na czym to polega? Genetycznie mężczyzna, ale ze względu na ten dodatkowy X, jakby ten fenotypowa płeć rozwija się właśnie typowo kobiecą. Nie? Mamy tak zwane męskie piersi, tak, takie, to rozłożenie tkanki tłuszczowej, takie typowo kobiece, to budowa ciała. Nie?
No ale oczywiście też to nie jest takie proste, żeby wszystko polegało tylko na chromosomach. No i tu przykładem jest chociażby Cheryl Chase, o której też później jeszcze wspomnę w innym kontekście. Genetycznie kobieta XX, ale urodziła się właśnie z narządami płciowymi, zarówno męskimi, jak i kobiecymi. Tak? No i tutaj Cheryl, ona była wychowywana jako dziewczynka, poddana oczywiście operacji. No i teraz walczy o uznanie tak zwanej neutralnej płci, tak? Czyli żeby może nie tyle odejść całkowicie od zabiegów, ale przede wszystkim poczekać z tymi zabiegami do momentu, kiedy to osoba zainteresowana będzie mogła podjąć decyzję. No. Czy no, są na tym etapie gdzie? Jakieś pytania? Uznają cię. Słucham? Nie świecie. Była czy posłuch ciekawa, czy posłuch, gdzie była uznanie, posłuch uznania tej neutralnej płci. Tak, o tym będę jeszcze mówiła, kilka krajów nad tym pracuje, kilka krajów już to wprowadziło, więc będę na pewno o tym jeszcze wspominała. Tak? Okej, okay, troszkę o danych statystycznych. Ze względu na to, że interseksualizm jest czasami bardzo ciężko tak naprawdę do tej grupy zaliczyć, bo nie zawsze widać od razu, nie zawsze można od razu, że tak powiem, skojarzyć, że nie wiem, genotypowo jest tak, a gdzieś tam dalej zadziało się co innego. Bardzo trudno też o dane statystyczne. Tak? No i, ale przyjmuje się, że raz na 100 narodzin przychodzi na świat noworodek z jakąś niezgodnością pomiędzy poszczególnymi tymi cechami płci, tak? Czyli tymi pierwszorzędnymi, drugorzędnymi i trzeciorzędnymi. Raz na 1000 kwalifikuje się do operacji chirurgicznej. No i widzicie, tu jest bardzo duża rozpiętość, jeśli chodzi o to, jak często się zdarza osoba interseksualna. Od 1 na 500 do aż 1 na 100 tysięcy, więc naprawdę bardzo ciężko jest to tak naprawdę już na wsiąknięcie reaguje, nie? Okej, okay. No i według Organization Intersex International, czyli największej takiej na świecie organizacji działającej na rzecz osób interseksualnych, oni te dane podają gdzieś około 1,9–4% populacji. W Polsce mówi się o około 1%, więc widzicie, no, te dane wszędzie są inne. Podejrzewam, że zdarzalność jest jednak taka sama wszędzie, nie? A dane są bardzo różne. No i ten interseksualizm prawdziwy, bo o tym też mówiłam, prawdziwy, rzekomy, czyli jest to występowanie tej samej osoby jednocześnie jąder i jajników lub gonad o mieszanej strukturze zawierających jednocześnie tkankę jądra i jajnika. Czyli taki prawdziwy hermafrodytyzm, tak? No i w praktyce zdarza się to bardzo rzadko, raczej właśnie są to różnice pomiędzy tymi poszczególnymi etapami, gdzie w brzuchu mamy się, że tak powiem, kształtuje wszystko, powinno się kształtować w jednym kierunku, a kształtuje się w różnych, że tak powiem. Hermafrodytyzm pochodzi od imienia greckiego bożka, syna Hermesa i Afrodyty. No i tutaj oczywiście mitologicznie wcześniej sobie tłumaczono takie przypadki, inne przypadki. Tak, no i tutaj mit mówi o tym, że bardzo zakochana, bardzo mocno zakochana w Hermafrodycie nimfa Salmakis tak bardzo chciała z nim jedność stworzyć, że wyprosiła u bogów, żeby ich połączyli w jedno ciało. No i przylgnęła do niego, kiedyś tam go zaskoczyła podczas kąpieli, przylgnęła do niego, bogowie ich połączyli w jedność. Widzicie tutaj ten pierwszy mit, może nie pierwszy, jeden z mitów, był taki bardzo, przynajmniej ja to tak odbieram, może mnie poprawcie, bardzo pozytywny. Taki doskonałość jakaś boska, nie? Takie bardzo tłumaczenie takiego ideału wręcz, nie? Że połączenie, idealne połączenie dwóch osób. No później się to zmieniło, nie? No interseksualizm rzekomy.
znacznie częściej występuje. No i właśnie jest to rozbieżność pomiędzy płcią determinowaną przez chromosomy, a wyglądem fizycznym, o czym powiedzieliśmy sobie wcześniej. Mam nadzieję, że w miarę przejrzyście to wytłumaczyłam. Jeżeli nie, to śmiało pytać, bo wiem, że jest tego sporo.